Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Temat, jaki dzisiaj poruszę, jest tematem ważnym i dla miasta, dla finansów miasta, gospodarowaniem tymi finansami, standardach, jakie panują u nas w mieście, standardach rządzenia, ale też dotyka mnie osobiście akurat. Otóż, jak wszyscy Państwo wiecie, w Inowrocławiu miasto posiada swoją gazetkę, którą Państwo dostajecie co miesiąc do domów, posiada portale internetowe, posiada również telewizję miejską. Okazuje się, że jest to za mało do tego, żeby mydlić oczy, żeby pokazywać rzeczywistość w swojej, powiedzmy, formie i w swojej wizji. I to, co stało się tydzień temu, powiem szczerze, że przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Ja nie widziałem takiej rzeczy nigdzie w innym samorządzie w Polsce. Może to jest nawet na skalę Polski czy nawet Europy. Otóż tydzień temu w magazynowym wydaniu Gazety Pomorskiej Urząd Miasta wykupił pół strony, na której zamieścił tekst. Może go pokażę. Zamieścił tekst, który miał łudząco przypominać tekst napisany przez dziennikarzy tej gazety, w którym były sformułowania nieprawdziwe odnośnie mojej osoby, obrażające mnie i w oczach opinii publicznych i naruszające moje dobra osobiste. Oczywiście pod tym tekstem, pod tym artykułem sponsorowanym, nikt nie miał odwagi się podpisać. Jak ustaliłem, zleceniodawcą był Urząd Miasta Inowrocław. Ja, Szanowni Państwo, współczuję również dziennikarzom, redaktorom w Gazety Pomorskiej w Inowrocławiu, ponieważ wiadomo, nie mieli wpływu zupełnie na ten tekst, a niektórzy mieszkańcy mogli odebrać, że są autorami tego tutaj paszkwila. Ja powiem tak, poczyniłem dalsze kroki w tej sprawie. Jeżeli ten tekst byłby napisany, oznaczony, że to jest polemika z radnym ze strony Urzędu Miasta, byłby podpisany autorem, który napisał ten tekst. Na przykład ja nie ukrywam, że nie można wykluczyć, że autorem tego samego tekstu jest pan prezydent Ryszard Brejza, no bo ponieważ nie jest podpisany, zarządza Urzędem Miasta, także równie dobrze mógł być on sam 100% autorem tego tekstu. I jeżeli by się podpisał prezydent Ryszard Brejza, też te obraźliwe rzeczy by na mnie mi temat napisał, zapłaciłby z własnej kieszeni, a nie z naszych podatków, temat bym najzwyklej w świecie odpuścił. Ale no niestety nie mogłem tego zrobić, dlatego dzisiaj złożyłem doniesienie do prokuratury w Inowrocławiu o tym, że anonimowa osoba pomówiła mnie i naraziła mnie na utratę dóbr osobistych w ostatnim wydaniu lokalnej tutaj prasy magazynowej. Tu jest to zawiadomienie do prokuratury. Znalazłem 6 punktów, w którym są nieprawdziwe informacje na mój temat. I wszystko to, jak mówię, złożyłem w prokuraturze. Otóż, Szanowni Państwo, w tym tekście padały takie określenia odnośnie mojej osoby, jak bufon, nieuk, demagog. No, ja powiem tak. Ja skończyłem jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczelni poznańskich, Uniwersytet Przyrodniczy. Prezydent miasta skończył historię, jest nauczycielem historii, na przykład, dla przykładu, powiem, dla porównania. Także nie wiem, dlaczego te określenia, które były finansowane z pieniędzy Urzędu Miasta, pod moim adresem takie padły. Jakby prezydent skończył, rozumiem, Oxford, Harvard, to bym mógł powiedzieć, no dobrze, ja skończyłem Oxford, Harvard, a ten radny Wroński to jest nieuk, no bo skończył tylko tam taką rozpoznawalną, renomowaną poznańską uczelnię. Dlatego między innymi chodziło o te epitety i wiele, wiele innych tutaj zawartych stwierdzeń. W tym artykule jedynym praktycznie takim zarzutem, jak się pojawia, przepraszam, dwa takie zarzuty były pod moim adresem, absurdalne to zupełnie. Jeden z nich był taki, że ja prawdopodobnie nie mam prawa wypowiadać się na temat miasta, bo urodziłem się nie w Inowrocławiu. Otóż, Szanowni Państwo, od drugiego roku życia mieszkam w Inowrocławiu i w podobnej sytuacji jak ja jest również 7 radnych w Radzie Miejskiej. I ja jestem ciekawy, czy tych 7 radnych też nie ma prawa na przykład wypowiadać się na temat miasta, bo nie urodziła się w Inowrocławiu.
Mało tego, powiem więcej. W mieście, u nas w Inursowie, nie urodził się pan poseł Krzysztof Brejza, syn prezydenta. I ja jestem ciekawy, czy takie zarzuty też mogą być pod jego adresem kierowane, że nie ma prawa wypowiadać się w imieniu miasta, ponieważ urodził się w Bydgoszczy, a nie w Inowrocławiu. Drugim, jakże absurdalnym zarzutem było to, że ja określam się mianem zwykłego mieszkańca, a wyjechałem sobie z rodziną, wjeżdżącej z rodziną w czasy nad morze. Otóż, szanowni państwo, ten artykuł nazywał się Tanie argumenty za szyby limuzyny, policzek dla mieszkańców. Szanowni państwo, to jest prawdziwy policzek dla mieszkańców. Ponieważ z treści tego artykułu wynika, że zwykły mieszkaniec nie może wyjeżdżać na wczasy. Ma go nie stać na wczasy. Czyli wyobraźmy sobie, jakie mniemanie o zwykłym mieszkańcu ma władza. Że zwykły inowrocławianin nie powinien nigdzie wyjeżdżać. Ja rozumiem, no w interesie władzy pewnie byłoby to, żeby mieszkańcy miasta siedzieli tylko w mieście, przebywali, co najwyżej wyjeżdżali do Tupadeł lub do Kruszy Duchownej, ponieważ no gdzieś indziej w Polsce wyjadą i zobaczą wtedy strefy gospodarcze, w której nie jak u nas, że jest jedna firma i gołe pole, tylko hal produkcyjnych jest tyle, co bloków na Rąbinie. No, ja dużo podróżuję po Polsce często i widzę takie miejsca. Między innymi dlatego działam w Inowrocławiu, startowałem w ostatnich wyborach samorządowych, ponieważ wiem, w jaki sposób rozwijają się inne miasta, a w jaki sposób rozwija się Inowrocław. Wiem, jak wyludniły się inne miasta i jak wyludnił się Inowrocław. I Inowrocław, proszę państwa, jest wymarłym miastem i robi się wymarłym miastem. Zobaczycie państwo ten proces jeszcze bardziej, kiedy zostanie w Inowrocławiu uruchomiona obwodnica. Wtedy zobaczycie, jak faktycznie wygląda stan mieszkańców i stan życia w mieście. Kiedy cały tranzyt, który daje złudzenie tutaj jeszcze jakiegokolwiek, powiedzmy, życia gospodarczego i życia w mieście, zostanie wyeliminowany. Ja bym powiedział tak, ja znam wielu mieszkańców Inowrocławia, którzy nie tylko wjeżdżają nad morze, ale i w góry, za granicę i to jest rzecz normalna. No. Ale jak patrzę na sytuację, w której prezydent Inowrocławia nie pobierał ekwiwalentu za wykorzystanie, znaczy pobierał, musieliśmy mu wypłacić jako miasto ekwiwalent za niewykorzystany urlop, 90 tysięcy złotych, przypomnę, to była kwota, horrendalna kwota, no za taką kwotę to można kupić takie nawet mieszkanie w Inowrocławiu już. To dla niego może jest czymś dziwnym, że ktoś pojechał na wczasy nad morzem. I ja bym radził prezydentowi, żeby zabrał swoją żonę i pojechał na wczasy gdzieś, bo wtedy byśmy nie musieli mu płacić tego ekwiwalentu, a nie tutaj za pieniądze Urzędu Miasta takie zarzuty pod moim adresem, no absurdalne, sami państwo widzicie, kierować. Ale widać, w jaki sposób oceniani są mieszkańcy. Czyli tak, nie mają prawa wyjeżdżać, ma ich nie stać na wyjazdy, mają nie widzieć innych miast, nie widzieć Polski, nie widzieć świata i tak dalej. Bo oczywiście, no wiadomo, no mogli, jak mówię, zobaczyć miasto, w którym jest mniej dziurawych ulic, w lepszym stanie są chodniki, jest więcej zieleni, miasto, w którym dzieci, czy wnuki, czy sąsiedzi nie musieli wyjechać do Londynu, do Hamburga, do Warszawy, czy do Poznania do pracy, tylko mają pracę na miejscu. I tak naprawdę o to tutaj chodzi. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o ten temat, który mówiłem, ja wystąpiłem również do prezydenta miasta z interpelacją o to, żeby podał mi dokładną kwotę, za jaką Urząd Miasta zapłacił za reklamę w lokalnym dzienniku, ten artykuł, ten paszkik sponsorowany. Czekam na tą odpowiedź i oczywiście dalsze kroki będę też podejmował z tym związane. I powiem tak, no widzimy tutaj dokładnie, przez te 14 lat z czym mamy do czynienia. I otóż tak, standardy sprawowania władzy, jest to niesamowity, jak widać, skok na kasę, no bo pensja prezydenta równa z pensją prezydenta Warszawy. Jak wspomniałem, 90 tysięcy złotych za niewykorzystany urlop w warunkach inowrocławskich się dostaje. Przerost różnego rodzaju funkcji w Radzie Miasta, czyli przerost przewodniczących, wiceprzewodniczących, wiceprezydentów czy przewodniczących komisji. Chodziło na przykład o odwołanie radnych. Ta procedura była w moim przekonaniu opóźniana. Opóźniana po to, żeby ci radni mogli nadal pobierać diety i do nich do dzisiaj pobierają diety ci radni. Ta dwójka radnych, co do których
w moim przekonaniu istnieje, tutaj nie istnieją żadne wątpliwości. Byli, łączyli funkcję ławnika z funkcją radnego, powinni mandatów się zrzec. I czy my, podatnicy, powinniśmy płacić za takie artykuły w gazetach? Artykuły, które tak naprawdę służą tylko do czegoś jednego, do walki z opozycją. Ja uważam, że nie, szanowni państwo. No. Także pozostawiam to również państwu, tą odpowiedź każdemu z państwa do przemyślenia. Z mojej strony na razie dziękuję i proszę o pytania.